Zaczęłam myśleć totalnie inaczej niż wszyscy. Zrobiłem 20 flipów, a najwięcej zarobiłem 160 tysięcy na jednym flipie. Żeby zarobić tyle, trzeba bardzo dobrze kupić mieszkanie. Takie nawet 180 tysięcy nam się udało zarobić na jednym mieszkaniu. Jaki minimalny zysk zakładasz, że w ogóle gadamy o tym? 40 tysięcy. Okej. Miałem ponad 20 tysięcy na minusie, dlatego wiedziałem, że muszę wejść coś na grubo. Widziałeś to? 300 tysięcy ochota? Tu jest miejsce na sofę. Macie kamienicę. Całą za... Najwięcej zarobiliśmy na jednym mieszkaniu 80 tysięcy złotych. Nie zatrzymaliśmy się na jednym, tylko robiliśmy drugie, trzecie, czwarte, żeby zadowolić potencjalnych inwestorów. Taki mój największy biznesowy i wymierny sukces to jest to, że w ciągu 3 lat, od kiedy założyłem swoją firmę, zarobiłem sobie pierwszy milion. Ja uwierzyłem w taki mit, że można robić ten biznes bez pieniędzy. Co dla większości ludzi na tej planecie wydaje się czymś niemożliwym i czymś abstrakcyjnym i nierealnym. Ja to, co osiągnąłem, jestem w stanie przekazać innym i ta wiedza i to doświadczenie i w pewnym sensie to, co umiem przekazać, zmienia ludzkie życie i ludzkie biznesy. Dzisiaj mam 80 własnych mieszkań na wynajem. Także za granicą. Właśnie to dałoby mi nieruchomości. Stabilny dochód, bezpieczeństwo i spokojną przyszłość. Zaczynając totalnie od zera. Najczęstsza taka obawa to jest, czy sobie poradzę. Tak? Czy ja dam radę? Czy ja w wieku 30 lat nie jestem za młody? Albo czy w wieku 60 lat nie jestem za stary? Albo czy mam odpowiednią ilość pieniędzy? Albo czy bez pieniędzy sobie dam radę? Że ja się nie znam na nieruchomościach, prawie i sprzedaży. Ale ja też się nie znałem, też nie miałem pieniędzy. Też miałem 20 parę lat i byłem młody. Dlatego te wszystkie rzeczy są często barierami, które ktoś ma w głowie, a nie są realnymi przeszkodami, które nie da się ominąć. Bardzo częstym pytaniem, które zadają mi osoby, które się tym interesują, to jak sprawdzić, co jest okazją, a co nie jest okazją. Czyli trzeba umieć używać metod do analizy cen. Wiele osób się zastanawia, jak analizować oferty i skąd brać te dane. Ja mam przynajmniej 8 metod, ale mam takie 3, które są najbardziej kluczowe. To nie jest jedna metoda. Jest przynajmniej kilka metod, które trzeba ze sobą zestawić, które sprawdzają siebie nawzajem. To jest jak z pilotem, że masz 2 pilotów, żeby mieć pewność, że ten samolot wyląduje. Daniel mi pokazał po prostu ten sposób, jak dostrzec potencjał w nieruchomości i przede wszystkim to, że niektórzy właściciele po prostu potrzebują sprzedać tanie mieszkanie. Pierwszą okazję znalazłem w standardowy sposób, poszukując mieszkań na internecie. W pewnym momencie po prostu pojawiła się okazja względem innych cen rynkowych i starałem się za wszelką cenę zadzwonić, umówić nas, wprosić się na to mieszkanie jako pierwszy, no bo wiedziałem, że już stoi kolejka chętnych i po prostu ktoś nam to kupi. No i tak to wszystko się ułożyło, że udało nam się zaklepać to mieszkanie i wtedy to już padła decyzja, że idziemy na szkolenie Daniela i wchodzimy w ten temat na grubo. Po tym, jak śledziłem rynek nieruchomości, kanał Daniela, między innymi wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. Tak? Nie wiedziałem jak, nie wiedziałem za co, bo nie miałem ani kapitału, ani wiedzy, więc jakby udział w tym programie otwierał mi drogę do jednego i do drugiego. Zajmuję się razem z moim wspólnikiem Arkiem pozyskiwaniem mieszkań, remontami. Jestem odpowiedzialny za kwestie poszukiwania i sprzedaży. Arek jest odpowiedzialny za kwestię remontową. Dzięki mojemu udziałowi w programie tak naprawdę i założyliśmy kawiarnię i zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. Działamy w miejscowości 100-tysięcznej, niecałe 100-tysięcznej w moim rodzinnym mieście w Grudziądzu. Specyfika tego miasta jest po prostu taka, że te nieruchomości w tym mieście należą do jednych z najtańszych w Polsce. Wie pani co? Ja patrzę takie ogłoszenie na lotnisku. Tak, tam za 185 tysięcy. Dałoby to radę jakoś jutro zobaczyć, czy nie bardzo? Jest to drugie najtańsze miasto powiatowe w Polsce pod względem ceny za metr kwadratowy mieszkania. Bardzo, bardzo sobie chwalę współpracę z pośrednikami. Oni mogą ci znajdywać potencjalne okazje, tak naprawdę możesz oszczędzić na wielu innych sposobach, płacąc tą prowizję, której nikt nie chce zapłacić.
albo każdy ją gdzieś tam chce zapłacić jak najmniejszą, a z drugiej strony, jeśli dobrze współpracujemy z jakimś pośrednikiem, to tak naprawdę mamy i potencjalne źródło jakichś okazji inwestycyjnych, mieszkań w fajnej cenie, a dodatkowo mamy bazę klientów, która się zgłasza do pośrednika i mamy też finalnego klienta. Jaki minimalny zysk zakładasz, że w ogóle gadamy o tym? 40 tysięcy. Okej, wpisujemy tutaj 40 tysięcy, bo Martyna powiedziała, że jej głodowe wynagrodzenie fliperskie to jest 40 koła. I teraz ile dajesz za to mieszkanie? 270. Remont liczmy 40 po maksie. Tak. Dobra. I teraz patrzcie. Martyna może, żeby wyrobiła te swoje minimum 40, to może zapłacić za to mieszkanie maksymalnie 297 tysięcy. A ile zapłaciłaś? 270. Załóżmy, że twój pewniak to jest 390, tak? A za ile chcesz to wystawić? Za 450. Przy tych założeniach, które mamy, czyli cena zakupu, koszty, które są, przy cenie takiej realnej, czyli nie ofertowej 450, ale takiej, no jeszcze jakby ktoś chciał negocjować, jesteś w stanie sprzedać, zarobić na tym 100 tysięcy. Także brawo dla ciebie. Jakie? Super. Artur zrobił 9 klipów w ciągu pierwszego roku i był tu na tej sali tak jak wy, szkolenie kupił za ostatnie pieniądze. Zostało mu 5 tysięcy w kieszeni, które pożyczył od żony, żeby mieć 5 tysięcy i jeszcze, żeby być na szkolenie. I on z tymi 5 tysiącami w ręku zrobił 9 flipów. Na bazie tych warsztatów, które tu macie. On nie ma pojęcia. Jedyne, co on umiał, to był handlowcem wcześniej. Byłem na, można powiedzieć, dnie swojej kariery. Kiedy jakby poznałem, że takie coś jest jak flipowanie, to ja się po prostu w tym od razu zakochałem. Ja wiedziałem, że będę to lubiał robić i to będzie coś, co będzie sprawiać mi przyjemność. Działam na rynku krakowskim. Głównie jest to dzielnica Nowa Huta, bo stamtąd pochodzę. Zrobiłem 20 flipów, a najwięcej zarobiłem 160 tysięcy na jednym flipie. Żeby zarobić tyle, trzeba bardzo dobrze kupić mieszkanie. To jest klucz do osiągania takich wyników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Artur. Tomek, miło mi. Czyli to jest to mieszkanie? Tak, to jest to mieszkanie. Może pan mnie odprowadzić i coś poopowiadać o nim? Zacznijmy od tego pokoju może. Okay. Myślę, że to jest kwestia trochę szczęścia, ale też liczby spotkań na mieszkaniach, liczby negocjacji z ludźmi, budowania wspólnej relacji i poczucia bezpieczeństwa dla dwóch stron. Myślę, że wtedy dopiero staje się to, abyśmy mogli dobrze kupić mieszkanie. W samym spotkaniu jest to ważne, aby się do niego przygotować, bo tak naprawdę między telefonem a samymi odwiedzinami tego mieszkania trzeba zbadać, w jakiej cenie musimy kupić ten metraż, który już znamy, by móc oszacować cenę sprzedaży. Myślę, że kluczem w negocjacjach jest budowanie relacji ze sprzedającym i wybadanie jego potrzeb. To są dwie główne rzeczy, dlaczego ludzie opuszczają ceny mieszkań. Po pierwsze, jeżeli komuś się śpieszy, to musi sprzedać taniej. Od Daniela nauczyłem się tego, żeby patrzeć na to zero-jedynkowo. Albo coś się spina, albo się coś nie spina. Jeżeli się spina, to działamy, a jeżeli właśnie to wychodzi poza kalkulator, to trzeba sobie po prostu odpuścić. Okazje przyjdą zaraz i za rogiem czekają. W ogóle pomysł z flipami zaczął się, będąc jeszcze w Londynie, około 2017 roku, gdy z żoną wspólnie podjęliśmy decyzję powrotu do Polski. Wiedzieliśmy, że chcemy robić, wspólnie pracować razem z żoną, wspólnie prowadzić biznes i że to ma być coś związane z nieruchomościami, ponieważ na tym się znaliśmy i lubimy to robić. Tak. No to, żeby były wzmocnienia z tej płyty OSB pod te wiszące szafki, tak? Tak. Wysokość znamy, tak?
Tak. Okay. Daniel Siwiec pojawił się w tym naszym planie na powrót do Polski na 12 miesięcy przed tym, kiedy wróciliśmy. Natknąłem się na jego filmiki i powiem szczerze, że urzekło mnie ta jego taka prawdziwość. I to, że to, o czym opowiada, on robi na co dzień. Ten mentoring naprawdę bardzo, bardzo nam pomógł, bo były już momenty krytyczne, zwłaszcza przy poszukiwaniu pierwszego mieszkania. Bo był czas, gdzie robiąc analizę, na początku wydawało nam się, że wszystkie mieszkania są okazją. Potem po około tygodniu przyszedł taki moment, że po prostu nie ma w ogóle tych okazji. I też mieliśmy rozmowę z Danielem, która nam pomogła. I potem w końcu okazało się, że rzeczywiście to jest okazja, albo tamto była okazja, żeśmy ją przegapili i wiedzieliśmy, co robimy. I tak naprawdę pierwsze mieszkanie już przyniosło ten zysk wyższy niż to książkowe, o którym mówił Daniel na szkoleniu. 50 tysięcy to jest taki realny, minimalny zysk, moim zdaniem, i to powinien być w Warszawie zrealizowany. Żeby zrobić flipa i na nim zarobić, nie musisz zrobić remontu. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że flipy z remontem i flipy zrobione na gotowo się szybciej sprzedają i dużo drożej. Czyli podniesienie wartości inwestycji to nie jest tylko czysty remont, czyli zmiana płytek, drzwi, podłóg i tak dalej, tylko też może być zmiana funkcji, trochę zmiana układu, czyli wyburzenie jednej ścianki działowej, postawienie w innym miejscu, przeniesienie kuchni na przykład do salonu, albo połączenie pokoju, czy podzielenie pokoju na dwa, w zależności od tego, co będą potrzebowali klienci. Żeby znaleźć dobrą, a jednocześnie tanią ekipę remontową, to trzeba myśleć totalnie inaczej niż wszyscy. Bo większość osób szuka ekipy remontowej na zasadzie pyta panie, a to za ile? I szuka najtańszej ekipy, a to trzeba totalnie zmienić myślenie. Trzeba odwrócić karty i powiedzieć, że ja mam takie i takie mieszkanie i jestem w stanie na moich warunkach ciebie zatrudnić. Bo jeżeli ekipa będzie ustalała warunki, dyktowała warunki gry, to uwierz mi, nic z tego nie będzie. Ja się, można powiedzieć, wychowałem na remontach i wychowałem na budowie. Ja lubię zarządzać projektem. Zarządzanie projektem to jest takie moje trochę oczko w głowie. Generalnie w ogóle lubię ten moment, gdy wiem, że zaczynamy remont, wchodzimy, robimy demolkę, wyjeżdżają dwa kontenery gruzu i wtedy wchodzą ekipy, które zaczynają budować, gdzie wchodzi elektryk, gdzie budujemy nowe ściany, robimy łazienkę i na moich oczach w ciągu 2-3 tygodni to mieszkanie naprawdę zmienia się o 100%. Porobić zdjęcia? I można zamykać. Jak ja pokazuję znajomym, czy mamie zdjęcia, to przecierają oczy ze zdumienia, że w tak szybkim czasie taka rudera może zmienić tak bardzo oblicze swoje. Tak ten wygląd jest zupełnie inny i że do tego mieszkania chce się wprowadzić. Mieszkanie dobrze sprzedać, trzeba je dobrze wyeksponować. Czyli żeby dobrze wyeksponować, trzeba zrobić dobre zdjęcia. Jeżeli sami tego nie potrafimy zrobić, trzeba to oddelegować do osoby, która specjalizuje się w fotografii nieruchomości. Czyli wszystkie atuty i walory naszego mieszkania przekaże. Bo jeżeli zainteresujemy potencjalnego klienta, jest szansa, że przyjedzie, obejrzy i kupi. Ważne, żeby mieszkanie miało elementy homestagingu, które ocieplą trochę atmosferę w tym mieszkaniu i wydawało się, że ono już jest gotowe do zamieszkania, tylko przyjść z walizką i mieszkać. I bardzo często kupujemy oczami w markecie, kupujemy ładniejsze jabłka, tak? Niekoniecznie smaczniejsze. Bardzo często klienci patrzą na to wizualnie, jak to mieszkanie wygląda. Dlatego zatrudniamy i współpracujemy po prostu z najlepszym fotografem. Cały proces homestagingu generalnie polega na tym, żeby pokazać, zwizualizować klientowi, jak to mieszkanie może wyglądać, jak on będzie mieszkał, tak? Żeby on się troszeczkę poczuł jak już u siebie, że tutaj może położyć kwiat, tu może położyć stolik, tu może stać kanapa. Moim głównym klientem jest to klient, który poszukuje mieszkania pod własne cele mieszkaniowe. Dokładnie taki jak klient Daniela w Lublinie. Tak? To my nie robimy gotowców inwestycyjnych pod wynajem do studentów. My urządzamy całe mieszkanie pod rodzinę po prostu, pod własne cele mieszkaniowe. Inaczej kończysz to.
ktoś mnie pyta, skąd wziąć pieniądze na pierwszego flipa, to ja mówię, że jest kilka możliwości. Tak? Mogą to być twoje pieniądze, ale mogą to być pieniądze pożyczone od inwestorów. Swoje pieniądze inwestujecie w najlepszym możliwym miejscu, najbardziej intensywnie, a tam, gdzie jest mniejsza stawa zwrotu, bierzecie, zapraszacie wspólnika, czyli inwestora. Można też szukać inwestorów na różnych eventach, które są nieruchomościowych, czy na grupach facebookowych. Tam jest mnóstwo ludzi, gdzie mogą mieć kapitał. Tylko musisz wiedzieć, jak się z nimi komunikować, czyli jakich słów używać, czego ja uczę na warsztatach i ćwiczymy to sobie w grupach, jak przekonać inwestora do tego, żeby zaufał, żeby dał pieniądze i był przekonany, że to, co robimy, jest dobre i bezpieczne. Więc po takim warsztacie o wiele łatwiej jest przekonać inwestora do tego. Bardzo dużo moich absolwentów finansuje innych absolwentów, bo rozmawiają wspólnym językiem, wymieniają się wspólnymi obliczeniami, kalkulatorami i łatwiej im się jest komunikować. Wiedzą, jak działa system i jak w tym systemie być bezpiecznym. W jaki sposób szukać inwestorów? Tak naprawdę my znaleźliśmy tych inwestorów poprzez grupę facebookową po warsztatach Daniela. To był jakby pierwszy dla mnie i najbardziej oczywisty sposób. Bardzo mnie zaskoczyło przy poszukiwaniu inwestora na pierwszego flipa liczba telefonów i liczba odpowiedzi od potencjalnych inwestorów, bo skoro napisało do mnie 6 czy 7 osób do jakiegoś jednego mieszkania w jakimś Grudziądzu w Kujawsko-Pomorskim, to mówię, chyba się to da zrobić i dlatego nie zatrzymaliśmy się na jednym, tylko robiliśmy drugie, trzecie, czwarte, żeby zadowolić potencjalnych inwestorów. I najwięcej zarobiliśmy na jednym mieszkaniu 80 tysięcy złotych. Najmniej zarobiliśmy ponad 50 tysięcy złotych. To oczywiście do podziału z inwestorem, jako że inwestujemy cudzy kapitał. Mamy teraz jednego takiego właśnie inwestora pasywnego, który miał środki, aby całą inwestycję zrealizować w pełni. I poznaliśmy go na jednym z wydarzeń, na którym Daniel poprosił, abym powiedział coś ze sceny, swoje doświadczenie z flipami. Było to na tym evencie Nieruchomości od Zera tutaj w Warszawie. Opowiedziałem krótko swoją historię i okazało się, że jedna z osób z widowni podeszła do mnie. Podobało mu się to, co mówię też i w ten sposób nawiązaliśmy współpracę. I teraz to mieszkanie, ten flip właśnie jest w realizacji. I to są osoby, z którymi działamy na zasadzie 50 na 50, czyli my wyszukujemy tą nieruchomość, zajmujemy się remontem, aranżacją wnętrz i sprzedażą. Ta osoba wykłada wszystkie pieniądze na zakup, na remont i jest właścicielem tego mieszkania. Myślimy, że w połowie kwietnia albo w drugiej połowie kwietnia będziemy tutaj już zapraszać klientów. Negocjacje, kiedy sprzedajemy mieszkanie, są o wiele prostsze. To my decydujemy o tym, czy sprzedamy i za ile. I w pewnym sensie to polega na tym, że my musimy tę cenę obronić. Pokazując klientowi, który chce kupić, jakby atuty, czy to, że to jest dobra oferta względem całego rynku. Samo mieszkanie ma 34 metry kwadratowe. Znajduje się osobna sypialnia i salon z aneksem. Podczas prezentacji ważne jest, aby kupującemu opowiedzieć, co zawierał remont, czyli pokazać mu rzeczy, których nie widzi na pierwszy rzut oka, typu instalacje, że zostały wymienione. Można mu pokazać to na zdjęciach, że faktycznie były one wymienione. I myślę, że szczerość po prostu z kupującym, ponieważ można powiedzieć, że my się po prostu tym zajmujemy i świadczymy tak naprawdę usługi, gdzie dostarczamy produkt oddany i gotowy do zamieszkania. Ja się tym zajmuję na co dzień. Ja im mówię, że to są dziesiątki spędzonych godzin tutaj na mieszkaniu, codzienne wizyty na ekipie, przy ekipach remontowych, ustalaniu wszystkiego. I po prostu doceniają to, że oni nie będą musieli tego w przyszłości robić przy zakupie mieszkania, tylko wchodzą na gotowe mieszkanie i oni zyskują czas, no a my jesteśmy za to wynagradzani. Najdłużej sprzedawałem mieszkanie 2 miesiące. Jeżeli chodzi o najkrótszą sprzedaż, to tak naprawdę dzień, ponieważ zaraz po wystawieniu ogłoszenia klienci przyszli, zadatkowali i byli pewni tego, że to mieszkanie po remoncie, czyli za 8 tygodni, będzie wyglądać tak jak na wizualizacjach. Aktualnie uczestniczę w kursie deweloperskim u Daniela.
Chciałbym pozyskać wiedzę u Daniela na kursie w taką samą jak droga we flipowaniu, czyli tak naprawdę od zera do 20 flipów w 2 lata. Tak samo oczekuję, że po zdobyciu wiedzy na kursie u Daniela będę mógł wystartować z minimalnym budżetem na deweloperkę. To jest jakby wywar Daniela Siwca, na którym trzeba gotować. Pewne rzeczy jakby trochę doprawiamy do gustu naszego i też do naszych preferencji, natomiast wywar jest zawsze ten sam, czyli ta analiza mieszkania, analiza okolicy, sprawdzanie tej formy prawnej. No tak naprawdę mogę powiedzieć, że po tym szkoleniu dopiero powiedziałem wielkie wow, bo on naprawdę przekazał konkretną wiedzę. Wychodząc z tych warsztatów, jeszcze nie mogłem doczekać, kiedy my dopniemy tą transakcję i zaczniemy coś robić. To naprawdę, no jeżeli ktoś popełnia błędy, to tylko to są jego błędy, bo u Daniela dostaje pigułkę. No tam nie ma miejsca na przeoczenie czegoś. Jeśli w tym programie nie wygrałbym tego szkolenia, to tak samo jak powiedziałem Danielowi u niego w programie w Business Riderze, być może do dzisiaj bym nie pojechał, tak? Zdecydowanie żałowałbym, że nie pojechałem na szkolenie, bo jakby od tej pory zmieniło się moje życie w 100%. To, czym się zajmuję na co dzień, to jest zupełnie co innego niż robiłem jeszcze rok temu. Tutaj jakby wszystko jest zależne ode mnie. To ile zarobię, to ile zrobię, tak naprawdę jest zależne od mojej chęci, ambicji, poświęconego czasu, zaangażowania. Ta branża, którą wybrałam, ułatwia mi wychowanie dziecka w taki sposób, że mogę sobie regulować, kiedy ja spędzam z dzieckiem czas, a kiedy pracuję. To jest najlepsze w tym wszystkim. Decyzję o tym, żeby podjąć się flipowania, oceniam jako najlepszy krok, jaki mogłam zrobić. Jestem zupełnie innym człowiekiem, ponieważ sam po sobie wiem, że drzemie we mnie potencjał, który na pracy na etacie był po prostu tłamszony poprzez różnego rodzaju obostrzenia i po prostu pracowałem na etacie, nie zastanawiając się, ile powinienem zarobić za swoją pracę i ile powinienem poświęcić czasu na pracę. Teraz znam wartość i czasu, i samego pieniądza, ile można wypracować pracując z uśmiechem na twarzy, a niekoniecznie w wymarzonej firmie. Ja dzielę się z ludźmi wiedzą, bo wiem, że 10 lat temu bardzo tego potrzebowałem. Nie było wtedy aż tyle osób, które to robią. Było bardzo mało wiedzy, trzeba było jej szukać pokątnie. Ona była niedostępna. Dzisiaj wiem, że jeżeli ja miałbym tą wiedzę na samym starcie, to byłbym dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I wiem, że jest to ludziom po prostu potrzebne. Tak więc to jest taka moja misja życiowa, żeby dawać ludziom wiedzę, wsparcie, pokazywać na swoim przykładzie, jak i na przykładzie moich innych absolwentów, jak można zmienić swoje życie, gdzie można dojść, bo to zależy tylko od nas. Jeśli również chciałbyś zmienić swoje życie, zbudować trwały majątek i zacząć zarabiać na nieruchomościach, zapisz się na moje autorskie warsztaty z flipów, na których uczę swojego sprawdzonego systemu. W opisie tego filmu znajduje się link, pod którym możesz się zapisać na moje warsztaty. Mam nadzieję, że w przyszłości to twoją historię będę mógł pokazać innym. Bardzo dziękuję.